Kupiłem najtańsze BMW E46 w okolicy, które chcę naprawić i przerobić na M3 własnymi siłami. Dlaczego najtańsze? Bo co to za problem zrobić M3 z auta w super stanie? Dlatego w tym filmie zobaczycie, jak kupujemy samochód, sprawdzimy je sobie, jak wygląda pod spodem i podepniemy BMW pod kompa, żeby sprawdzić, jak wiele rzeczy jest w nim do zrobienia. Jedziemy kupić BMW E46. Kosztuje 5,5 tysiąca do negocjacji. Miałem dwóch ziomków z tamtej miejscowości, więc pojechali obczaić, czy jest w ogóle sens kupić takie auto. Teoretycznie jest sens i jedziemy go obejrzeć. Co, mogę kluczyki? Nie. Idziemy zobaczyć. Otwiera. Dobra, zajebiście. Najpierw chcę zobaczyć to w środku, jak to wygląda. BMW M46. Zawsze o takiej bryce marzyłem. Kurde, i w końcu mogę sobie kupić. Jak to cofnąć do tyłu ten fotel? Ty, jak to cofnąć? Bo jest dla jakiegoś knypka. Przód, tył. O, tak! Nie, patrz, pokaż to w środku, proszę Państwa. Nie ma tragedii. To są akurat jakieś pokrowce założone. Jestem ciekaw, jak wygląda fotel pod spodem. BMW. Odpalamy. Pali zajebiście. Coś tam falują obroty. Check engine się pali. Światełko. No, w wielu autach, nie? Ciekawe, czy ręczny działa. Poduszki widzę, że wystrzelone chyba były. O, olej się zaświecił. No, jest trochę rzeczy, kurczę. Do zrobienia by było, ale kurczę, wydaje mi się, że może nie będzie tragedii. Czaj, dodam gazu. Wy mówiliście, że jak gazu się dodaje, to on tam przygasa, nie? Jak na gaz się przełączy, to już się zginie. A czek się pali od gazu właśnie. Wyłączyłem gaz. O kurde, no. Dobra, co, biegi jako tako, kurde, wchodzą. Ale wdaje gazem. Ale to gazem, to wiecie, to jeszcze luksus. Co to kurwa jest? Można kółeczka robić. Jako tako coś tam ten. Ręczny nie wiem, czy działa. Felgi mi się podobają, felgi są fajne. Pokaż, babka, felgi. Proszę Państwa, felgi 18 OZA. Opona tragedii nie ma. Z tyłu korbki, więc nie jest źle. Bo jakby korbek nie było, to by była tragedia. Kurde, te lampy chyba do wymiany, nie? Zapasówka łysa. Ważne, że jest. O kurde, oryginalne. A czegoś brakuje. Nasadki. Dobra, to skręcamy, fajnie. Zawsze plus. Tu welur. Trzymać się trzyma. Tu nie ma tych lampek, będzie trzeba wstawić. Tu te purchle całe, kurde, przygnite. Patrzcie te lampy. Ale to ładnie, to zajebiste, nie? Czy jakiś olej gdzieś wycieka? Wypatrzyliście, nie? Ano? Ale i to tak jest oryginalnie? No tak. Kiedy był olej? 292,5 tysiąca przebiegu. 12 tysięcy temu. Co? Tu jest, widzę, mokre to od tego, jak wyciągaliście korek, tak? Ale tak ostro chlapało? No, ja to zamknąłem, bo się bałem, żeby ją wrócić. Kurde, jakie... Jakie dzikie dźwięki. Kurde, boję się tego otworzyć. O kurwa, jak chlapie. I nierówno pracuje przez to. A tak nie powinno być. Dobra, zgaś go. Szkoda paliwa. No, chlapie ostro. Widzowie, co uważacie? Czy warto za... Nie no, wytargowaliście piątkę, nie? Winu nie będę sprawdzał, chyba nie ma sensu, czy to widać, czy nie. Tutaj była taka klapka suwana. Jest pół, ale zawsze coś. W środku jest naprawdę fajna, nie? Ale z zewnątrz jest tragicznie. Nawet szybę będzie trzeba na nowo ukleić. No, trochę brudny. Znaczy, najważniejsze jest w sumie kierowcy. Ale to, bo w sumie jak to nie jest skóra, to zazwyczaj jest zawsze dobre. O, a to co to? Wiecie co to? To od tego auta? Właśnie tutaj tak leżało. Szyba cała, nie pęknięta nigdzie. Szyby nie patrz, pewnie nie oryginalne. Kurde, chyba biorę. Dobra, zamykamy. Tam wiem, że już koledzy się targowali. Ale co pan na 4800? Prosimy wam dzisiaj, naprawdę. Czyli 4900, tak? Nie, piątkę. A piątkę? Co mnie gadaliście 4900? Nie, teraz mówię poważnie, tak żeby nie tracić czasu piątkę. No. Czyli nie zajdzie za 4900. No dobra, to spadamy. Nie, no żartuję, dobra, bierzemy. Mała, po 200? Wsiadaj. Madam, trzeba delikatnie, nie trzaskać. BMW! Dobra, wypadł z mojego auta. Felgi 18, nie żadne 15. Wiecie, szacun na dzielni musi być. BMW. Kurde, kurwa, kot mi chodził po tym. Łapki jakiegoś szczura, jakaś gnida. Takiego dałem od razu. Silnik nie byle jaki, 1.9 turbo, 105 koni.
A takiego projektu nie mógłbym zrealizować, gdyby nie sponsor dzisiejszego odcinka. Czyli Mubi. Jest to porównywarka ubezpieczeń OC. Wpisujesz sobie dane swojego pojazdu, klikasz dalej i pokazuje ci oferty różnych firm ubezpieczeniowych. Wybierasz sobie najlepszą ofertę dla ciebie i masz OC. A korzystając z mojego linku w opisie, dostaniesz 150 zł rabatu na OC. Wracamy do odcinka. A tak teraz na poważnie, BMW E46 1.9 105 koni. Mi to auto się naprawdę podoba. Zawsze chciałem sobie kupić BMW, tylko chciałem E36, ale E36 aktualnie są bardzo drogie i nie da się znaleźć jakiegoś takiego taniego do napraw, tylko są albo już totalne złomy, albo dopieszczone perełki, za które trzeba srogo zapłacić, a ja kupiłem sobie auto, chcę sobie sam je wyremontować od podstaw, pobawić się z mechaniką, doświadczyć czegoś nowego, że wiecie, między remontem, żeby nie myśleć tylko i wyłącznie o tym remoncie, chciałem też coś sobie innego porobić. Dlatego patrzcie, mi to auto mega siedzi, jak dla mnie jest zajebiste. Co tu można więcej powiedzieć? BMW. Chciałbym zrobić z tego taką M3, tylko kurde silnik trochę nie pasuje, bo silnik za mały, powinienem na przykład, nie wiem, 2,5 albo 2,8 jakiś, to wtedy można by było M3 robić, ale chciałbym, żeby wizualnie wyglądał jak M3, wiecie, walniemy M-pakiet, przerobimy go w środku, no i oczywiście ponaprawiam wszystko, co jest w nim do zrobienia. Na pewno tak, rdza wszędzie, lampy albo do wymiany, albo do polerki. W środku zastanawiam się, czy bym sobie nie wymienił tych lamp, nie na ksenony, tylko na ringi. Trzeba trochę odnowić. Tutaj widać, że wszędzie była gdzieś walnięta albo była jakaś rdza. Nie wiem, czy tu widać dobrze. O, widać. Tu była malowana. Z dachu schodzi wszędzie klar. Zresztą nie tylko z dachu, tylko z kilku elementów. Ale nie ma się co dziwić. Jest to 20-letnie auto. Nie, co ja gadam. 24-letnie auto. Tu był bity i to ewidentnie mocno. To całe jest w rdzy. Tutaj to mogę zrywać sobie, więc będzie trzeba to zaszpachlować. Środek jest naprawdę zadbany moim zdaniem. Nie wiem, co się jeszcze kryje pod tymi pokrowcami, ale na pewno jest to welur. W środku jest naprawdę zadbana, dlatego ją wziąłem, bo mi się podoba środek. Co prawda jest trochę rzeczy do wymiany. Patrzcie to. No wychodzi, nie? Tutaj połamane są na przykład kratki, więc coś tam jest do wymiany. O, widzicie, to mogę sobie całe wyciągać, więc tu pęknięte do wymiany. Jest trochę rzeczy do zrobienia w środku, ale podsufitka się trzyma, nie opadła, więc zajebiście. Ogólnie zrobiłem sobie całą listę rzeczy, które aktualnie zobaczyłem i są do naprawy. Lista usterek pokażę wam się teraz na ekranie, żebyście mogli sobie zobaczyć i przeczytać. Możecie sobie zatrzymać film i obczaić. Od jednego z was po dodaniu story ostatniego, że kupiłem BMW i pokazałem, że świeci się check engine. Jeden z was napisał do mnie, że sobie zakupił jakieś coś do diagnozowania błędów. Takie główienko, o, to podpina się pod złącze diagnostyczne. Mamy aplikację w telefonie i powinno nam pokazywać błędy. Od razu powiem, że było dosyć tanie, 130 zł za to dałem. Jestem mega ciekaw, czy to zadziała, bo wiecie, jedziemy na przykład do mechanika i dajemy 5 dych albo i więcej za to, żeby nam sprawdził pod komputerem, co to za błąd. A tu w cenie dwóch sprawdzeń, no w sumie tak, w cenie dwóch sprawdzeń u mechanika mamy urządzenie, dzięki któremu sami możemy to zrobić, więc kurde, naprawdę jestem ciekaw, jak to zadziała. Tu mamy złącze. O kurde, już mi się nie podoba bycie mechanikiem, wiecie? W ciasne miejsca wchodzi. Świeci się, czyli działa. Tylko na czerwono się świeci, czyli co? Jest gitara. Teraz możemy chyba podłączyć z telefonem. Chyba udało się podłączyć. Zapłon musi być włączony. Odpalamy zapłon. Łączy się coś tutaj. Jest! Mamy to! Błędy. Odczyt. Robimy odczyt. Jakie mamy błędy? 4 błędy. Nie mam pojęcia, co one oznaczają. Camshaft position. Sezona bank, Circulus, malfunction, coś tam. Uuu, to dobrze. Tu też jeszcze jakiś potwierdzony. BMW, czujnik O2. Proszę Państwa, fajne, fajne. Usterka do strajania paliwa. Na ekranie widzicie, jakie są kody. Możecie nimi napisać, co to są za błędy. Albo nie, kasowanie, kasujemy. Skasowaliśmy błędy, proszę Państwa. Zero błędów. Odpalimy brykę i zobaczymy, co mi tu pokaże. Nierówno chodzi, proszę Państwa. Jak nic, uszczelka pod głowicą. Kurde, on tak serio nierówno chodzi. Jak dodam gazu? Prawie gaśnie. O, check engine zgasł, widzicie? Usunąłem check engine. Ja pierdzielę, ten komputer to jest naprawdę coś. O, włączył się gaz i teraz chodzi ładnie. O, też prosiłbym o informację. Na benzynie ma 800 obrotów. Teraz włączam gaz. Po odpaleniu gazu obroty wskakują na 1100.
i mniej więcej tak się trzymają. Dlaczego jest różnica między gazem a benzyną? Coś jest nie tak? Jaki jest tego powód? Komputer odkładam, proszę Państwa, przyda się na później. Zobaczymy, czy błędy wrócą, a jak wrócą, to zobaczymy, czy wszystkie cztery, bo były aż cztery. Jak to mawiają mechanicy? Jeździć, obserwować. Strasznie wali gazem spod maski. Z tego, co zauważyłem, patrzcie, widzicie te przewody? Są całe pożarte. Nie mam pojęcia, co to są za przewody, te tutaj. Całe są pożarte, więc są do wymiany, będzie trzeba to wymienić. Co tu jeszcze? Olej w normie, wszystko w normie. Tu jest jakiś przewód. Czyżby to jest przewód od tuby? Czyżby tu była wcześniej tuba? Głośniczki może były, albo nie wiem od czego to. Pod maską dla prawdziwych znawców, patrzcie, nie jest źle, nie ma tragedii. Tarcze, gitara, jeździ, skręca, hamuje. Patrzcie, co jeszcze kupiłem. Nie będę obijał w bawełnę. Będziemy nagrywać sobie filmiki z naprawy BM-ki i trzeba się dobrze na to wszystko naszykować. Nie mam kanału, a nie będę podnosił auta na lewarku, żeby coś zrobić pod spodem, dlatego kupiłem podjazdy. Najgorsze jest to, że one nie są pomalowane. No już są rdzewki. Czy dobrze pospawane? Myślę, że będzie spoko. Jest cała listwa, nie wgniecie się w ziemię. Mam taką nadzieję. Ciekawe, czy auto się nie będzie ślizgać. A jak auto najedzie tutaj, to się nie podniesie? Testujemy. Ale będę się cykał wjechać na to. Szerokość kapcia idealnie niby. Odczuwam lekki stresik, bo to wiecie, to nie jest przyczepione ani nic takiego. Boję się, że tak dam w pizdę samochodowi, że przelecę przez te blokady i na przykład mi walnie pod auto. Ale dobra, no co? Trzeba zaryzykować. Osrany jestem. Najgorsze jest to, że tego nie widzę. Przesunął się. Widzicie? Kurde, niedobrze. Kolejna próba. To chyba trzeba szybko. Jest! Jestem! Zaciągnę ręczny na maksa. O ile trzyma, dam cegły z tyłu za opony i będzie dobrze. Tutaj jedna. Druga. O kurde, ej, zajebiście, wszystko widać. Mamy pełen dostęp. Fajne te podjazdy. Wciągamy się pod auto jak prawdziwy mechanik. Kto to panu tak spierdził? O, nie wypłaci się pan. O, jeszcze tu. O nie, o, zobacz jak to jest ten. No, widzisz? Zawieszenie do wymiany całe. O, panie, przecież to 5000. Ja pierniczę. A tu? O nie, no nie wypłaci się pan. Przecież to cały rozum do robienia. Silnik zaraz wypadnie, nie? Co to w ogóle jest? Nie, dobra, a teraz tak serio. Proszę Państwa, muszę Wam coś pokazać. Patrzcie na to. Ja na takich oponach to kupiłem. Czy Wy to widzicie? Całe opony pięknięte. Ja pierniczę. Co to w ogóle jest? Z tej strony to samo. Jak to w ogóle możliwe, że tak są upierdzielone opony? Ale dobra, teraz nieważne. O kurde, nawet nie wiem jak Wam pokazać tutaj cokolwiek w tym aucie. Ale mechanicy, proszę mi ocenić, czy jest coś do naprawy. Tu jakieś coś tam zapocone, tu też jakieś takie mokre, ale to wygląda na stare. Jakby wiecie, kiedyś było mokre, a teraz już nie jest. Tu jest wszystko gitara, o, tu jest ten. Czytałem, że to jest czujnik oleju, nie? I widzę, że on jest zapocony, przydałoby się go wymienić chyba. Tak mi się wydaje, bo lampka ladyna się pali i mi pisaliście, że to może być przez to. Przez czujnik oleju. Powiem Wam, że tu naprawdę można sobie wejść bez problemu. Te podjazdy są na tyle wysokie, że ja mogę sobie tak siąść. Lewarki odchodzą teraz do lamusa. Takie podjazdy, zajebista sprawa. Widzę filtr paliwa. Trzeba będzie wszystko powymieniać, proszę Państwa. Pełen serwis zrobić. Ciekawe, czy ma katalizator. Jak obstawiacie? Tu problemów nie widzę. Zjedziemy nim i podjadę tyłem. Chyba jestem. Znowu nie podjechałem do końca. Dobra, dam cegły pod auto, to się nie zsunie. Jest ręczny i jest wrzucony bieg wsteczny, więc powinno być dobrze. Tu oku, tutaj też jest opona cała upierdzielona. Ja pierniczę, ty. Czym ja jeździłem? Czym ja tutaj przyjechałem? Czy wy to widzicie? Ta opona też cała uwalona. Tutaj coś jest, coś kapie. A, woda, tak? Chyba woda. To całe takie mokre, ale nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Trochę porzewiałe. Co to kurde się dzieje? Chyba tragedii ogólnie nie ma. Wydech nie porzewiały, więc zajebiście. Co to jest? To chyba katalizator nie jest. Powiedzcie mi tak szczerze, czy jak widzicie te auto, jak Wam teraz je pokazuję, czy było warte wydania 5000, 315 tysięcy przebiegu i w takim stanie jak widzicie? Czy było to warte? Bo jestem mega ciekaw,
czy nie wiem, czy nie przepłaciłem. Ale powiem wam tak, jest fajny dostęp, dużo rzeczy można porobić sobie stąd. Myślę, że nawet całe auto bym powiedział, jest naprawdę fajnie. Na pewno będę chciał wymieniać końcówki, żeby on fajnie mruczał. Nie wiem, ewentualnie tutaj się jakieś przeróbki daje. Chciałbym, żeby miał tak zwany ten dolot, żeby można było zamykać klapki i żeby on fajniej brzmiał. Proszę Państwa, taką furę zrobimy z tego, tak potuninguję te autko. Zrobimy takie auto, to nie będzie wieś tuning, to będzie zajebisty tuning, taki, mam nadzieję, że taki fajny wyjdzie. Mam do Was ogromną prośbę, będzie trzeba na nowo przyciemnić szyby, bo folia jest dziurawa i porysowana. Proszę, oznaczajcie pod filmem majstra Łazapa, nie ma opcji, że bez niego wymienię te folie. Kurde, zrobię wszystko, żeby przyjechać do niego i nagrać z nim odcinek, jak razem wymieniamy folie w BMW na szybach. Proszę Państwa, złączmy siły i razem sprawmy, żeby powstał taki odcineczek. U mnie pod filmem oznaczacie Łazapa, wbijacie do niego pod najnowszy film i robicie spam komentarzy Łazap, przyciemnij Hubertowi Cupakowi szyby w BMW. Powinien wiedzieć, o co chodzi, bo trzeba to zrobić. Ja sobie sam nie poradzę. Po 200? Jakie to jest kręciowe. Wsiadaj. To czemu ja mam wsiadać ze strony kierowcy, co to robisz? No chcę ci otworzyć drzwi, kobieto. Chodź tutaj, a nie. Otwierdź gaza. Coś syczy. Nie żadne piętnastki. Zegarkiem walnę. Co to jeszcze auto ma? Więcej plusów to auto nie ma.